Pan siłą narodu swojego, możnym obrońcą swego pomazańca. Wspomagaj lud swój, o Panie, i błogosław dziedzictwu swemu. Bądź nam pasterzem na wieki. Alleluja, Chrystus jest naszą Paschą.
Pozwolę sobie dodać, że grupa chorowa również jakby prowadziła mszę, jedną z mszy. Codziennie mieliśmy mszę, codziennie mieliśmy liturgię i właśnie grupa chorołowa prowadziła jedną z mszy przepięknych, niezwykle medytacyjnych, a potem po mszy mieliśmy również adorację śpiewem chorałowym. Mamy nadzieję, że ta pieśń Kościoła kiedyś stanie się bardziej popularna. A teraz zaśpiewamy kilka utworów w wielogłosie. Posłuchajmy. Zapraszam Wiktorię Batorowską. Chór wykonał właśnie pod dyrekcją Wiktorii Batorowskiej utwór To miłość, oto ona. Kompozytorem jest Jan Krutul. A teraz zapraszam ojca Dawida Kusza, który wykona Ave Maria właśnie Dawida Kusza.
Dawid przyjechał do nas z Krakowa, Wiktoria jest gdańszczanką, a teraz zapraszam do dyrygowania Kamila Gojowego, który przyjechał do nas z Rudy Śląskiej. Zadyryguje utwór O Salutaris Hostia Chorwata Martona Levente i chciałby na ten temat parę słów Państwu przekazać. O zbawcza hostio, która nieba otwierasz drzwi. Zmiażdż wrogie wojska. Daj siłę nieść wsparcie. Jednemu w Trójcy Panu niech wieczna chwała, który życiem bez końca nas obdarza w Ojczyźnie. Amen. Proszę Państwa, oni naprawdę nigdy wcześniej ze sobą nie śpiewali. Spotkali się w czwartek. Dzisiaj jest koncert. Zapraszam teraz Krzysztofa Dudzika, też ze Śląska, który podryguje chór w utworze Święty, Święty Henryka Mikołaja Góreckiego. Zapraszam. Thank you.
Teraz, proszę Państwa, kolejny utwór Henryka Mikołaja Góreckiego, Witaj Jutrzenko. Poproszę Kamila Gojowego o poprowadzenie tego utworu. Alleluja Cantate, tak następny utwór się nazywa. Napisał go dominikanin Dawid Kusz, mieszkający w Krakowie, i on ten utwór poprowadzi. Thank you.
Następnym utworem jest utwór Wierzę Józefa Świdra. Pomyśleliśmy o tym, że chcielibyśmy zaproponować naszym uczestnikom, kiedy składaliśmy utwory do zaśpiewania, utwór, który będzie taką jakąś odpowiedzią na te trudne czasy, z którymi przyszło nam się spotkać. Najpierw ta wielka niepewność trwająca ponad rok covidowa, teraz ta wojna. I niech to się stanie naszą odpowiedzią, naszą postawą na to, co się dzieje. Do dyrygowania zapraszam siostrę Karen z Warszawy. Thank you.
Proszę Państwa, wysłuchaliśmy utworu Wierzę Józefa Świdra do słów Juliusza Słowackiego. Teraz zapraszam Krzysztofa do wykonania utworu Jubilate Deo Laszlo Halmosa. Proszę Państwa, to był ostatni utwór naszego koncertu. Zakończymy go już tradycyjnie, jak zwykle, podziękowaniem Najwyższemu za to, że mogliśmy się spotkać, ćwiczyć, mogliśmy spotkać się z Wami, przekazać naszą pracę. I zanim ten utwór zaśpiewamy Państwu na koniec, krótkie podziękowania. Pozwólcie dosłownie dwie minutki. Więc przede wszystkim zacznę od Teresy i Kamili, które to panie obsługiwały stoliki poczęstunkowe. Obsługa była super. Tereso, Kamilo, wielkie dzięki. Panu Andrzejowi i panu Waldemarowi z Nadbałtyckiego Centrum Kultury za wsparcie techniczne przy realizacji tego przedsięwzięcia i za świetną współpracę, jak również ochronie, z którą nam się świetnie współpracowało w tym roku. Bianka, pokażesz się? Pamiętacie taką małą dziewczynkę, która zawsze obsługiwała nasz sekretariat i zawsze była bardzo pomocna? Bianka już kolejny rok bierze na siebie tą całą pracę obsługi całej recepcji i jakoś przez te lata z małej, sympatycznej dziewczynki gotowej nieść pomoc zmieniła się w piękną kobietę, ale chęć pomocy tak samo silna jak kiedyś. Co? Chcesz coś powiedzieć? A budź.
Wielkie podziękowania należą się Teresce i Leszkowi za ogromne wsparcie finansowe, dzięki nim ten projekt mógł w ogóle zaistnieć. To dzięki wam mogliśmy się tu spotkać. Bardzo dziękujemy. No i naszym prowadzącym, zacznę może od opieki duszpasterskiej, którą prowadził ojciec Piotr Frey. Jest, Piotrze, jesteś może? Jest, Piotrze, brawo. Piotrze, trafiłeś w nasze serca i umysły. Dzięki temu nasze dusze pofrunęły już prawie do nieba. Tak to zrobiłeś. Jeszcze chwilkę na ziemi. No dobrze. Oczywiście może zacznę od prowadzących wielogłosie. Siostra Karen Trafankowska. Zapraszamy, siostra Karen. Pytałem siostrę Karen, gdzie, jak ją mam zapowiedzieć. Powiedziała, że Warszawa, ale ona często zmienia miejsce zamieszkania. Następne to jest Londyn. No, no pojedziemy do niej najwyżej. Ojciec Dawid Kusz. Wiktoria Batarowska. Krzysztof Dudzik. Kamil Gojowy. Grupę chorałową prowadzili Sławomir Brąk oraz ojciec Wojciech Sznyk. Natomiast emisję głosu indywidualną prowadziła Julia Danielewicz. Oraz Rafał Grozdew. A także Jakub Prasał, który już musiał wyjechać do Warszawy. No i chciałem podziękować mojej żonie, że zechciała współpracować ze mną. Tradycyjnie Krzysztof zabierał głos w imieniu prowadzących. Poproszę cię o dwa zdania. Ojejku, Karolina Zabrocka, menadżer projektu. Najważniejsza osoba. Zdarza mi się, że co roku o kimś zapominam. Takaż nowa tradycja. Ale podejmę się. Chciałem wam Państwu opowiedzieć o tych wspaniałych ludziach, którzy stoją za mną. Spotkaliśmy się w czwartek. Twarze przerażone, blade. Pierwsza próba 210 minut. Łzy, załamanie. My nie damy rady, tu jest za dużo, tu jest za szybko. Piątek, 420 minut prób. Coś zaczęło brzmieć. Sobota podobnie. Wieczorem powiedzieli, my jednak nie będziemy śpiewać, bo przyjechał taki chór, który śpiewa tak pięknie, tak wspaniale. My się tego nigdy nie podejmiemy, nigdy nie dojrzejemy tak, żeby śpiewać jak oni. Śpiewacie o wiele piękniej, bo śpiewacie z serca i ze swojej całej duszy. Bardzo wam dziękujemy, my jako prowadzący.
Żal się żegnać, bo tyle dobra się wylało przez te dni. Szkoda, ale mam nadzieję, że zabierzecie to ze sobą i będziecie się dzielić i to będzie taka wielka emanacja na całą Polskę, tutaj stąd, z Gdańska właśnie. Proszę Państwa, kończymy utworem Kuby Tomalaka, a utwór poprowadzi siostra Karen. Z chwilą, kiedy zabrzmi słowo amen, nasze warsztaty dobiegną końca. Dziękuję bardzo. No, najważniejsze. Jerzy Banaszewski, dobry duch tego wydarzenia.